Mijają 2 tygodnie nowego roku szkolnego i jak informują pedagodzy szkolni, czas nauki zdalnej, którą byli objęci uczniowie w ubiegłym roku, odcisnął swe piętno. Problem dotyczy zarówno uczniów młodszych, jak i starszych klas, dlatego nauczyciele wraz z dyrekcją przygotowali się na to, by pomóc uczniom już od pierwszych dni nauki. Rozmawialiśmy na ten temat, żeby ten początek, rozpoczęcie roku szkolnego i pierwsze dni poświęcić na to, żeby po prostu porozmawiać o tym, co było, żeby od nowa przypomnieć sobie siebie, żeby nawiązać dobre relacje. I nauczyciele i pedagodzy są również przygotowani na takie sytuacje kryzysowe z dziećmi, które będą miały większe problemy, żeby się zaklimatyzować z powrotem w nowej rzeczywistości. Przed nauczycielami i pedagogami szkolnymi ogromne wyzwanie. Jak poznać indywidualne problemy uczniów? Jak odpowiedzieć na ich potrzeby? W przypadku uczniów szkół średnich bardzo pomocna okazała się ankieta. Zdiagnozowaliśmy klasy pierwsze już w tej chwili i mamy już pierwsze wyniki, z których wynika, że około 50%, niecałe 50%, 48% uczniów miało wielkie obawy po powrocie do szkoły po nauczaniu zdalnym. Z tych ankiet również wynika, że potrzebują konkretnego wsparcia, nazywają przedmioty i wiemy, że w naszej szkole akurat jest to matematyka, z której potrzebują pomocy. Jest to również język obcy. Mamy to procentowo wyliczone i już przyporządkowane do poszczególnych klas. To nam bardzo pomoże wprowadzić czy zastosować pewną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci zajęć wspierających, zajęć dodatkowych, wyrównawczych, dydaktyczno-wyrównawczych, po to, żeby te braki uzupełnić. Dzięki diagnozie można wywnioskować, że dość spora grupa uczniów nie była w stanie samodzielnie lub poprzez przekaz online przyswoić wiedzy. Sami dostrzegają potrzebę nadrobienia powstałych zaległości. Ale jest jeszcze inny bardzo poważny problem, który wynikał z izolacji i edukacji w formie zdalnej. Uczniowie wskazywali na odbudowywanie relacji między rówieśnikami i tutaj będziemy chcieli zorganizować dla nich warsztaty, na tyle, na ile czas nam pozwoli i możliwości, ale w ramach naszych tutaj wewnętrznych działań, warsztaty, które pomogłyby odbudować te relacje rówieśnicze, bo uczniowie wskazują, że jednak to nauczanie zdalne w ubiegłym roku i jakby te relacje bardzo mocno były ograniczone i w tym zakresie potrzebują jakby wsparcia, pomocy, odbudowy. Wydaje się, że to nauczanie zdalne, zwłaszcza w klasach pierwszych, bo oni przyszli do szkoły we wrześniu i w październiku, byli troszeczkę i już zostali odesłani na nauczanie zdalne. Po powrocie w maju z nauczania zdalnego było to tak, jakby oni dopiero się znowu poznawali, bo jednak te parę miesięcy widzieli się tylko na ekranie. To z ich relacji jakby spowodowało, że czują jakiś strach przed takim wypowiadaniem się na forum klasy. Mają z tym jakiś problem. Rozpoznanie problemów trapiących młodzież daje możliwość pedagogom i nauczycielom na opracowanie programu pomocy, który będzie odpowiadał na potrzeby uczniów. W przypadku młodszych uczniów sytuacja przedstawia się trochę lepiej. Dzieci 1-3 jakby z racji też rozwoju swojego szybciej adoptują się do zmian. Ten powrót dla nich, który był troszeczkę wcześniej po tym zdalnym nauczaniu, jakby też w miarę spokojnie przebył. Nie było tutaj większych problemów wychowawczych na przykład, tak? Czasami zdarzały się takie momenty, że na przykład te maluszki właśnie na poziomie 1-3 jeszcze w minionym roku szkolnym, już po powrocie z tego zdalnego, rzeczywiście było im trudno jakby tak z powrotem wejść w grupę rówieśniczą, w te kontakty z dziećmi, ale to też były sporadyczne sytuacje. Jednak problem związany z wejściem w szkolną rutynę znów staje się poważny w przypadku uczniów szkoły podstawowej klas starszych od 4 do 8. Jednak ten powrót dla nich był trudniejszy. Chociażby z tego względu, że rzeczywiście też były takie sytuacje, że uczniowie tych klas właśnie 6-8 potrzebowali takiej indywidualnej rozmowy z psychologiem kilkukrotnej, żeby tak rzeczywiście znowu zaadoptować się do tej sytuacji społecznej, do grupy, tak? Bo jednak te kontakty rówieśnicze naprawdę się gdzieś mocno rozluźniły, u niektórych nastolatków nawet bardzo. Także też wymagały wsparcia i myślę, że teraz we wrześniu może być podobnie, dlatego my tu też staramy się być na ile jesteśmy w stanie, tak, i wiemy być czujne, że jeżeli jest jakiś sygnał z klasy, od rodzica, od wychowawcy, od nauczyciela, czy nawet samego ucznia,
że jest mu trudno, że nie może się odnaleźć w grupie, no to tutaj też taką opieką psychologiczno-pedagogiczną staramy się otaczać. Kiedyś rzucone w szkole hasło „masz iść do pedagoga” kojarzyło się z obawą, reprymendą za złe zachowanie. Dzisiaj pójście do pedagoga oznacza pomoc i wsparcie w tym trudnym dla uczniów czasie. Pomoc, z której warto skorzystać.